Witam serdecznie. Nadeszły odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na pierwszą z moich petycji dotyczącą eksterminacji nutrii rybnickich. Jeżeli chodzi o odpowiedź z ministerstwa, listem poleconym to otrzymałam. Podpisał się pod tym pismem pan Piotr Kropiński, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody. I wyjaśnia on, że organem odpowiedzialnym za kwestie personalne jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i stwierdził, że przekazuje to moje pismo właśnie tam. Oczywiście przede wszystkim najważniejszym punktem petycji tak naprawdę było wstrzymanie eksterminacji. I wiadomo, że to było celem. A to, że ja próbowałam pociągnąć do odpowiedzialności za, no moim zdaniem, błędną, okrutną decyzję osobę decyzyjną, czyli dyrektorkę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to miało tylko na celu pokazanie, że nie jesteśmy skłonni wyrażać ogólnego niezadowolenia, że ojej, jest źle, ludzie są tacy straszni, tylko po prostu konkretne osoby chcemy pociągać do odpowiedzialności za konkretne decyzje. To była raczej zagrywka taktyczna, niż tak naprawdę to było celem. Wiadomo, że celem jest ratowanie nutrii. Tak więc niepotrzebnie troszeczkę się tutaj pan Piotr Kropiński aż tak bardzo skupił na tej kwestii personalnej, bo wiadomo, że jednak ostatecznie chodzi o ratunek dla nutrii, ale to myślę, że dobrze, że też osobiście ze swojej strony przekazał tę sprawę do rozpatrzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ponieważ bardzo szybko, tuż po otrzymaniu pisma z ministerstwa, otrzymałam bardzo obszerną odpowiedź właśnie od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przyszła ta odpowiedź na maila i jest to bardzo obszerny dokument, 11-stronicowy, z czego 10 stron takich w pełni wypełnionych, strona 4 merytorycznego tekstu. Czyli mogę powiedzieć, że na pewno ta petycja nie została jakoś tak zbyta, tylko naprawdę na każdy punkt, każde tam pytanie czy każdy zarzut osoba rozpisywała się, odpowiadała bardzo obszernie. No i dzięki temu troszeczkę udało mi się lepiej ustalić chronologię wydarzeń. Pewnych faktów tutaj się dzięki temu dowiedziałam i no przede wszystkim też dziękuję za to, że ta osoba wyraźnie poświęciła czas na odpowiedź. Ja już w korespondencji zwrotnej zaproponowałam chęć dalszego dialogu, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stan na dzień dzisiejszy no jest taki, że eksterminacja została wstrzymana, ale tylko i wyłącznie wstrzymana do końca roku. I problem za chwilę, lada dzień wróci. Grudzień szybciutko przeleci nam. Wszyscy skupimy się na świętach, koinka, prezenty, karpie. Oczywiście będziemy walczyć o karpie, różne inne tematy. I za chwilę powita nas styczeń i znów ten sam problem. A w międzyczasie kto wie, czy nutrie się nie rozmnożą. Nie wiem, czy one mają jakieś swoje sezony, może teraz w tym sezonie późnojesiennym może mniej kopulują. Nie mam pojęcia, nie znam ich zwyczajów, ale jest taka obawa, że za chwilę będzie ich więcej, albo jeżeli nawet ta kwestia eksterminacji nie wróci natychmiast w styczniu, ale dopiero dziś na wiosnę, to być może te nutrie znowu się rozmnożą i za chwilę będzie ich nie 200, ale na przykład 300. I dlatego w tej chwili musimy działać. Jeżeli jesteś zainteresowana tym tematem, to bardzo proszę o dalsze śledzenie tego wątku. On będzie tutaj omawiany na YouTubie i na tej mojej stronce Facebook, niedawno założonej, Sumienie Polityki Prawa Zwierząt. Oczywiście też ten wątek jest poruszany na wielu innych stronach. Ja przecież osobiście nie jestem z Rybnika, także ja z oddali tę sprawę komentuję i z oddali jej staram się też no, jakoś tutaj interweniować. No ale niemniej jestem za tym, aby kontynuować ten dialog. I tak też odpisałam, że no dobrze, cieszę się, że ta eksterminacja została wstrzymana, no ale wiemy, że problem wróci i chcę w tym dzisiejszym odcinku przede wszystkim postawić na tą stronę praktyczną. Za chwilę odczytam fragmenty, bo tak jak powiedziałam, to pismo jest bardzo obszerne. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z całością, jest to dla niego ważne, proszę napisać do mnie na maila, to ja po prostu odeślę całe to pismo. Już kilku osobom zainteresowanym wysłałam w całości.
Niemniej z tego długiego tekstu, który jest w pewnym sensie faktografią, troszeczkę się dowiaduję z tego, zwłaszcza na temat chronologii, na temat liczb, na temat kwestii finansowych, to też jest bardzo dużo w tym ideologii. I tutaj wiele kwestii jest bardzo kontrowersyjnych, naprawdę tutaj można by ostro debatować, ale nie chcę zaczynać w tej chwili od debat, bo my przede wszystkim musimy w sposób praktyczny rozwiązać konkretny problem, bo też nie da się ukryć tego, że urząd, taki jak właśnie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oni muszą prawo wypełniać, oni nie stanowią prawa, oni nie są władzą ustawodawczą. Czyli ten problem tak naprawdę moim zdaniem jest wielopłaszczyznowy, bo jest to problem zarówno ideologiczny, jak i ustawodawczy, jak i potem kwestia wykonawstwa tego prawa, które już jest. Czyli z GDOS-iem możemy tylko dyskutować, w jaki sposób to prawo, które niestety jest bardzo niefortunne, bardzo niemoralne, bardzo dyskryminacyjne, ale jednak musimy uszanować to, że oni muszą je wypełnić. I tym, co ja proponuję i zaproponowałam już w mailu, pytając, czy możemy tylko w taki sposób nieformalny dyskutować, czy to się da, czy znowu musi być petycja. Ale być może i tak napiszę petycję, kolejną petycję. Bardzo proszę, śledźcie informacje, śledźcie, co się dzieje, bo ta kolejna petycja też będzie bardzo ważna. Ponieważ, no właśnie, musimy rozwiązać problem praktyczny i tym, co ja proponuję, jest przekierowanie tych funduszy, naprawdę dużych funduszy, które oni zamierzają przeznaczyć na eliminację nutrii, zamiast na płacenie myśliwym za zabijanie, za odstrzał, to żeby te środki przekierować na azyle. To jest jedna kwestia, ale tutaj jeszcze jest no, bardzo poważna kwestia, bardzo poważny problem ustawodawczy. I dlatego ja myślę, że tak jak widzę ten problem na trzech płaszczyznach, to moja petycja znowu będzie się składała z trzech części. Z krytyki ideologicznej tego, co to się w tej chwili dzieje, bo to jest jakaś koszmarna narracja, którą wielu Polaków przyjmuje bezkrytycznie, że tak jest, przyjmuje to jako jakąś prawdę objawioną, że tak jest, tak musi być, a to jest przecież no, koszmarne, w jakim kierunku zmierzamy. Jest to nie tylko, że koszmarne, ale bardzo niesłuszne, bo my całą odpowiedzialnością za zmiany klimatyczne, za zmiany w środowisku obarczamy jakieś Bogu ducha winne gryzonie, jeszcze roślinożerne, niewinne. Ich obarczamy za co, że jakieś tam roślinki wyjadają, tak? Że ojejku, jakaś tam trzciny jakieś ubędzie, czy jakichś tam roślinek wodnych. Podczas gdy to przede wszystkim człowiek i jeszcze raz człowiek przyczynia się do dewastacji środowiska, do dewastacji ekosystemów, zmian w ekosystemach, zmian klimatu. Nutria tak roślinność tutaj wyniszczy, przecież to człowiek niszczy roślinność, więc tutaj trzeba w ogóle jakiegoś zupełnie innego sposobu myślenia, bo my chcemy wszystkim obarczyć nutrię. Nutria ma życiem zapłacić, własnym życiem za zdewastowanie środowiska przez tak naprawdę człowieka, tak? To jest potworne, a zupełnie nie tykamy tych wszystkich dziedzin życia, gdzie ta dewastacja jest największa, wpływ na klimat największy, czyli oczywiście chodzi o przemysł hodowlany. Przecież to przemysł hodowlany największe połacie ziemi zagarnia i najbardziej przyczynia się do dewastacji siedlisk tych naturalnych i tych zmian w ekosystemach. To nie, to tutaj cichosza. Bo rolnicy wyjdą na ulicę, tak? Ale nutria, no nutria nie potrafi protestować. No to nutrię wybijemy. Zagłada. No jest to niedopuszczalne, dlatego tutaj trzeba dyskutować, ale wiadomo, że to jest dyskusja, która będzie się rozkładać prawdopodobnie na lata. Ale trzeba o tym powiedzieć. To trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje, to jest nieakceptowalne. Ta retoryka jest nieakceptowalna i trzeba w jakiś sposób się sprzeciwiać, nawet chociażby w tych social mediach naszych. To jedna sprawa. Potem jest kwestia ustawodawcza i w tej kwestii też zaproponuję zmiany. To znaczy oczywiście, nie że ja wierzę, że już Sejm zacznie obradować, ale to trzeba przynajmniej wypunktować, to musi się przedostać do świadomości społecznej, że no w tej chwili to prawo to jest po prostu chore, bo w tej chwili mamy prawo takie. Futrzarze hodujący tak zwane gatunki IGO, czyli te inwazyjne, te podlegające bezwzględnej eliminacji, bezwzględnej zagładzie, oni sobie hodują, mogą hodować
nie potrzebują zezwoleń, nie potrzebują zezwolenia GDOŚ-u. Tam nikt nie kontroluje, czy teren jest zabezpieczony, czy te zwierzęta faktycznie nie będą uciekać. Tam nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, tam nie ma żadnej bariery wejścia. Możesz sobie hodować, ale te same zwierzęta, te same gatunki, jeżeli ty chcesz ratować, to już nagle masz takie bariery. Musisz mieć zezwolenie. Musisz udowodnić, mnóstwo rzeczy musisz tam udowodnić. Poza tym musisz być specjalistą, musisz wykazać się wiedzą na temat potrzeb tego gatunku. Czyli ci, co hodują na przykład norki, mają w dupie potrzeby. Oni nie muszą nic wiedzieć. To mogą zwykłych jakichś roboli z zagranicy, nie mówiących po polsku, zatrudnić, prawda? Którzy w ogóle mają kompletnie wywalone, tylko po prostu przyjdą za kasę. Nie trzeba. Ale jeżeli te same zwierzęta, ty chcesz ratować, to ty nie masz po prostu z dobrego serca, dowiesz się, nie wiem, jak je karmić, jak je trzymać. Po prostu możesz być zwyczajnie osobą rozgarniętą, dowiesz się i jesteś w stanie to ogarnąć, jesteś w stanie to zrobić. Nie, tutaj musisz jakoś, nie wiem w jaki sposób wykazać, nie wiem jakie oni mają, jak bardzo to jest wyśrubowane, jak bardzo stawiają te bariery, ale tutaj są wyraźne, w ustawie widać, tam wypunktowane te bariery wejścia, tak jakby strasznie chcieli utrudnić ratowanie tych zwierząt. Koszmarna dysproporcja. Jeżeli chcesz hodować po to, żeby zabić, żeby wykorzystać, wolność Tomku w swoim domku, ale ratować, no nie, to nie, to ty musisz mieć wiedzę, doktorat. Być może teraz przesadzam, a być może nie przesadzam, bo to najlepiej to wiedzą w praktyce te osoby, które próbowały zarejestrować azyl. Na ile się piętrzą te schody, a na ile jednak to przebiega w miarę gładko. No ale dysproporcja jest widoczna, gołym okiem. Poza tym tak, to, że tam nie ma barier wejścia, a tu są bariery wejścia, to jest jedna kwestia. Ale najlepiej stoją ci, którzy po prostu te zwierzęta chcą zabijać. Bo ci to już nie tylko, że nie potrzebują zezwoleń, żeby te zwierzęta zabijać. Przeciwnie, państwo jeszcze płaci. Ciężkie pieniądze płaci za zabijanie tych zwierząt. Ten sam pieniądz, który mógłby te zwierzęta ratować, to nie ratuje. Ci mają utrudnienia. Ale za zabijanie same ułatwienia. Same korzyści. I no właśnie to będzie tą główną treścią tej mojej kolejnej petycji. No chyba, że zanim napiszę tą petycję, szybciej już otrzymam odpowiedź, że możemy dyskutować na temat kwot. Jeszcze pytanie, czy znajdą się faktycznie tacy śmiałkowie, którzy się podejmą tego zadania. Bo ja też się boję inercji w samym społeczeństwie. Bo wiadomo, że jeżeli nawet dojdzie do tego, co no byłoby cudowne, ale też nie wiem, czy to nie jest graniczące z cudem, ale gdyby nawet doszło do tego, że ktoś się zdecyduje przeznaczyć analogiczne kwoty na pomoc, czy tam na inwestycje w azyle ratujące te zwierzęta, to wiadomo, że za te tam 2000 czy ponad 2000 z hakiem, no nikt nie utrzyma tych zwierząt, prawda? Że wiadomo, że utrzymanie przez kilka lat zwierzęcia kosztuje znacznie, znacznie więcej. Opieka weterynaryjna i tak dalej, wyżywienie. Oczywiście, że to kosztuje znacznie więcej. No niemniej wiemy, że dużo azyli potrzebuje takiego zastrzyku gotówki po to, żeby na przykład się rozbudowywać. Różne azyle chcą, no różnych inwestycji potrzebują. Także często ten zastrzyk gotówki jest więcej wart niż taki pieniądz, który potrzebny jest przez lata. Także być może szereg jednak tych azyli by się pokusiło, gdyby taka oferta padła. No ja będę walczyła, żeby te pieniądze zostały przekierowane inaczej. Przeczytajmy, gdzie oni piszą o tych kosztach. Ustosunkowują się do mojego zarzutu. Absurdalnie wysoka wartość zamówienia w porównaniu do rzeczywistych kosztów, to jest mój zarzut. Wnosząca uważa, że kwota, jaka została przeznaczona na odów i eliminację nutrii, jest znacznie zawyżona. Dla porównania podaje ceny indywidualnej eutanazji zwierząt domowych wykonywanej w gabinetach weterynaryjnych, które według wnoszącej wynoszą 50 do 100 zł. Ostatnim razem zapłaciłam 60 zł za eutanazję, która, no właśnie, warto to podkreślić, indywidualnej, czyli wiadomo droższej. Zawsze indywidualnie, jednostkowo, wszystko zawsze kosztuje więcej. I jest to profesjonalna, najbardziej humanitarna ze wszystkich metod eutanazja przebiegająca w dwóch etapach. Najpierw narkoza, odczekanie, sprawdzenie, że zwierzę głęboko śpi i dopiero wtedy zastrzyk zatrzymujący akcję serca. Czyli to jest no, niewątpliwie najdroższa procedura z możliwych, tak?
Poza tym w petycji wskazano, że nutrie są oswojone i z łatwością wchodzą w interakcję z człowiekiem, zatem ich odłowienie nie wymaga dużych nakładów pracy oraz czasu. To pani Ewa Zgrabczyńska nawet postulowała, mówiła, że to parę sekund jej zajmuje. Aczkolwiek to też trzeba zaznaczyć, że oni te najbardziej oswojone nutrie już odłowili, tak? One już są w azylach. Czyli faktycznie w tej chwili zostały te nutrie bardziej dzikie, które są gdzieś tam i no tutaj trzeba przyznać, że ich nie byłoby tak łatwo prawdopodobnie odłowić. Tu już trzeba by jakieś metody zastosować. No ale tutaj mamy odpowiedź. Odnosząc się do tego punktu petycji, w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że porównanie odłowu zwierząt ze środowiska naturalnego i ich humanitarną eliminację do zabiegów eutanazji w gabinetach weterynaryjnych prowadzić może do mylnych wniosków. Nie są to bowiem tożsame procedury i ich koszty nie mogą kształtować się na podobnym poziomie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że indywidualny zabieg eutanazji, tej najbardziej humanitarnej, można powiedzieć luksusowej śmierci, gdzie dodatkowo lekarz przeznacza czas nie tylko na zwierzę, nie tylko upewnia się, że narkoza działa, ale jeszcze przeznacza czas na pocieszanie właściciela. Zawsze jest ten czas dla, no niektórych razi słowo właściciela, a ja po prostu nie przywiązuję zawsze i w każdym momencie wagi do języka. Nie chcę za każdym razem myśleć nad językiem. Dobra, opiekuna. Tak, słusznie, opiekuna. W każdym razie chcę powiedzieć, że w koszt tej usługi, tych 50 do 100 zł, wlicza się także koszt pocieszenia opiekuna, czyli oczywiście, że nie indywidualne, ale zbiorowe uśmiercenie i bez obecności opiekunów, oczywiście, że jest tańsze. Taki strzał, bo przecież tutaj często mówimy chyba o strzale. No to strzał, no chyba powinien być tańszy niż taka eutanazja, prawda? Więc fakt, ja nie twierdzę, że to nie są mylne wnioski, ja tylko twierdzę, że maksymalnie to tyle może kosztować, a domyślnie znacznie mniej, prawda? W takiej sytuacji w sposób oczywisty mniej. Tak, także to oczywiście, że nie są tożsame procedury. Ja podałam dla porównania procedurę luksusową. Regionalny dyrektor, szacując koszt odłowu i eliminacji nutrii, odnosił się do danych z podobnych postępowań. Czyli zobaczcie, jak oni to wyceniają. Oceniają na podstawie tego, ile wcześniej żądali sobie myśliwi. I tutaj, zobaczcie, tutaj istnieje niebezpieczeństwo, bo to nie jest oparte o coś. Oni nie wyliczają, ile godzin, ile czasu komuś to zajmuje, tak? Oni nie patrzą, że to na przykład tak jak tam były te nutrie oswojone i gdyby oni tam weszli, gdyby ludzie nie protestowali, oni wchodzą i czas, czach, 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 to mają po prostu, są zarobieni w jeden dzień po prostu, zarobieni w jeden dzień. Czyli oni nie wyliczali jakoś tak rozsądnie, ile może kosztować godzina pracy. Nie. Oni opierają się na to, ile do tej pory myśliwi żądali. Czyli jest to rynek dyktowany przez myśliwych. Tutaj bardzo łatwo, jeżeli to jest takie wąskie grono, jeszcze jest mało chętnych, mało kandydatów, bardzo łatwo o zmowę cenową. Myśliwi między sobą mogą się dogadać. Słuchajcie, nigdy nie schodźcie poniżej 2000 za sztukę, nie godzimy się na to. Będziecie mieli problemy wewnątrz środowiska, jeżeli ktoś zejdzie na przykład do 1000 zł za sztukę. Oni przecież mogą sztucznie utrzymywać wysokie ceny i bogacić się naszym kosztem. To już pomijając oczywiście ten wątek etyczny. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Jeżeli już w ogóle, to powinno to wyglądać tak, że to sama dyrekcja wyznacza, mając mniej więcej wyobrażenie, czy to jest trudne zadanie, czy proste. W tym przypadku do pewnego etapu to jest na pewno było mega proste, ponieważ wiadomo, że duża część tych nutrii była oswojona, czyli gdyby faktycznie miał dojść do tej realizacji, prawda, to oni w jeden dzień by wystrzelali tą pierwszą setkę, a potem by, no nie wiem, by zastawili jakąś sidłę na te pozostałe, czyli pierwszą setkę szybciutko by się uporali z pierwszą setką. Tam było chyba, ile tam, ponad 2000 razy 100, czyli 200 tysięcy złotych mogli zarobić w jeden dzień, tak? I to jest normalne? To jest patologia. Podczas gdy azyle żebrzą o każdą złotówkę. Azyle, które chcą ratować te zwierzęta. W życiu azyle nie dostały tyle pieniędzy, prawda, z budżetu państwa. A myśliwi sobie ustalają ceny, czyli to w ogóle nie powinno tak wyglądać. To jest w ogóle patologia na każdym etapie, już nawet nie mówiąc o tej stronie etycznej.
I w tym momencie przerywam montaż, ponieważ już i tak przekroczyłam swój limit dla filmiku, 15 minut. Lada dzień, wracam z ciągiem dalszym i generalnie wątek będzie kontynuowany, podobnie jak nasza walka musi być kontynuowana. Bardzo proszę o śledzenie tego kanału oraz strony Facebook i tak jak zapowiedziałam, najprawdopodobniej wkrótce, nie wiem, być może w przeciągu tygodnia zaproponuję treść kolejnej petycji w sprawie Nutri. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.